Dzień dobry, witam dzisiaj bardzo serdecznie wszystkich widzów i sympatyków mojego kanału. Przychodzę z takim tematem wyjaśniającym. Nie wiem, czy zostawię komentarze, nie dlatego, że nie chcę znać Państwa opinii, ale dlatego, że mam problem z komentarzami ostatnio. Komentarze to jest taka sekcja, której ja nie kontroluję. Ja jestem w stanie kontrolować, powiedzmy, treść filmu, ale też pamiętajcie, że wszystko robię sama. W przeciwieństwie do wielu autorów, którzy się do tego nie przyznają, na całych internetach różnych autorów z różnych dziedzin, którzy po prostu mają firmy, które im robią montaż, później efekty, filtry i tak dalej. No, myślę, że zresztą też bardzo wielu dostaje autorów treść gotową do wygłoszenia, także nie są do końca autorami. Także ja jestem jakimś takim wyjątkiem tutaj na tych internetach. Wszystko robię sama, to właśnie w ramach przybliżania ludziom tego, co robię. Oczywiście pewne tematy na filmie pojawiają się w komentarzach właśnie, ale też komentarze stały się taką furtką do tego, żeby przychodziła z nich taka jakaś taka złość, ciągłe zniecierpliwienie i krytykanstwo. To jest ogólnie problem internetowy. Bardzo wielu właścicieli tych platform internetowych wprowadza bardzo duże ograniczenia w zakresie komentarzy od YouTube'a poprzez TikTok, tak samo tutaj. Bardzo duży kładą nacisk na to, żeby się odnosić do siebie z szacunkiem. I powiem tak, ja nie odczuwam tego szacunku zawsze wtedy, kiedy próbuję wykonać jakiś nowy ruch i de facto rozwijać kanał. Kiedy próbowałam robić filmy o celebrytach, zostałam miażdżona z komentarzy, ale no oczywiście odłożyłam to ad acta. Kiedy chciałam iść na TikToka, nie rezygnować z YouTube'a, tylko jakby dodatkowo konto otworzyć, poznać Wasze opinie, to nie usłyszałam taki zmasowany chór, i właśnie do tego słowa zmasowany będę chciała wrócić, próbujący mnie zawstydzić, że już jestem za stara na tego TikToka. A co się okazało? Na tym TikToku, który właściwie robię przypadkowo i publikując różne filmy, próbuję rozpoznać, co się tam klika, próbuję różnych terminów publikacji, różnych hashtagów, bo tam to w ogóle wszystko działa inaczej, to przyznam się szczerze, że miewam już filmy, które mają po kilkaset tysięcy wyświetleń w ciągu doby. Także to jest, jest to platforma z gigantycznym potencjałem i przyznam się szczerze, mam duży żal do tych wszystkich, którzy nieustannie mnie tu punktują, jakby próbują nadawać kierunek kanałowi, a jakoś mi nie zwrócili na to uwagę, że warto się TikTokiem zainteresować, bo ludzie, którzy gdzieś publikują w internetach, korzystają z tych różnych form, a TikTok jest po prostu dodatkiem. Także niestety tutaj i ten kanał mi rośnie w taki sposób przewidywalny, czy to konto TikTokowe. Na YouTubie i na Instagramie w ogóle wszystko mam praktycznie zamrożone. Nie wiem, co się dzieje. Natomiast TikTok dokładnie zgodnie z moimi przewidywaniami po prostu powolutku sobie rośnie, a bywają filmy, które po prostu są dla mnie totalnym zaskoczeniem. Generalnie to wygląda tak, że na przykład film z Biedronki ma, perfumy z Biedronki ma mało wyświetleń, a film perfumy z Action to po prostu, to jest eksplozja. W ciągu doby, jak wspomniałam, kilkaset tysięcy ludzi weszło. Czy odsłonięty był kilkaset tysięcy razy. Także no tu Państwo jakby widzicie jakby całą ideę tego komentowania i tych porad z internetu i tej próby kierowania moim kanałem z komentarzy. Nie wiem, skąd to się ludziom wzięło. Ja oczywiście bardzo chętnie wysłucham wszystkich opinii, ale jeśli nagle pojawia się ileś tam komentarzy i one mi mają za zadanie jakby wybić z głowy TikToka, wybić z głowy filmy celebryckie, a są autorzy, którzy na tym wyrośli, to po prostu ja myślę, że to są osoby, które nie są mi życzliwe wcale. Przeciwnie, że właśnie one chcą. No i tak samo właśnie było z przeniesieniem się tutaj do tego miejsca z ogrodu, gdzie w ogrodzie już jest zimno, po prostu już się nie da filmów robić. I chociaż mówię, że będą filmy z ogrodu, to nie, ja słyszę, że ja mam być tą panią, która siedzi na ławeczce i rzuca piłeczkę. Albo siedzi przy kominku, no może jeszcze na fotelu bujanym. No nie chce się dać wpisać w taki schemat. Także to nie były dobre porady. Może niektóre osoby dobrze jakby nie miały z nich intencji, ale generalnie taki przekaz i taki wrzask internetowy, bo wiecie, jak wygląda wrzask internetowy, że tam ktoś z iluś kont robi ten sam przekaz i manipuluje, wywiera presję. Nie szanuje mojej decyzji. No to jest coś okropnego. Brak szacunku. No to jest rzecz, nad którą po prostu
na którą ja się nie mogę zgodzić. Więc bardzo proszę te osoby, które mnie nie szanują, żeby tu nie przychodziły. Po prostu to jest bardzo logiczne, bardzo proste. Po co tutaj przychodzicie? No chyba po to właśnie, żeby... Ja przyznam się szczerze, że samym faktem, że właśnie od kilku lat już siedzę w tym ogrodzie, bardzo sobie zaszkodziłam, bo bywały właśnie takie też opinie, one były bardzo trafne, niektóre wręcz takie wygłaszane w sposób, powiedziałabym, bolesny, że właśnie ten kanał odchodzi od perfum na korzyść właśnie jakiejś małe majeczki. Maja rzeczywiście przeszkadza, warczy. Ja się nie jestem w stanie też skoncentrować, bo później też wy mówicie, a ona chciała piłeczkę, a pani ją nie widzi. No nie widzę, bo jeśli mam robić film, ja chcę się skoncentrować na tym, co mówię. Też po prostu to się bierze z tego, że ja pracuję w sposób bardzo szczególny. Próbowałam robić sobie scenariusze albo punkty, ale to potem wychodzi taka melorecytacja, jak ja po prostu sobie coś założę, że coś powiem. Więc generalnie robię w ten sposób, że dzień wcześniej robię sobie jakiś szkic w zeszycie, to wy widzicie, to wam już nieraz pokazywałam, ale potem staram się jakby o tym zapomnieć i siadać i nagrywać tak troszeczkę jakby improwizując, ale ta improwizacja jest przygotowana. Więc jak mi ktoś przerywa, to ten film nie wychodzi dobrze. Także kochani, będą oczywiście filmy z ogrodu, nie zostaną wycofane, ale to nie będzie tak, że taka osoba jak ja, z takim dorobkiem jak ja, jakby sama siebie skreśla i pokazuje się ciągle na tle tego ogrodu. Gdyby to jeszcze była pracowała ze mną cała ekipa filmowa, to może by się dało z tego uzyskać efekt czegoś nadzwyczajnego. Natomiast to jest taki bardzo prosty ogród w starym stylu, taki sad, gdzie ja sobie siedzę na takiej skromnej ławeczce, i pokazuje wizerunek po prostu jakiejś pani starszej, która siedzi i opowiada, po prostu. No, natomiast ja jestem autorem książek o perfumach, mam dorobek, którego się nie wstydzę i na który wiele lat pracowałam i chciałabym, żeby nowi widzowie, którzy tu przychodzą, bo to myślę, że to jest moim obowiązkiem, pozyskiwać nowych widzów, żeby dostawali jakiś spójny przekaz. Aha, to jest ta pani, co pisze te książki, tutaj ma jakby ten warsztat pracy, bo to jest mój warsztat pracy, to nie jest kolekcja, to nawet nie jest zbiór, może nawet nie. Może tak, coś więcej niż zbiór, a jeszcze nie kolekcja. Żeby, krótko mówiąc, osoby przychodzące nowe dostawały taki przekaz, że ja jestem kim jestem, że nie jestem panią, która sobie wczoraj poszła do Pepco, i kupiła sobie perfumy. Nie. Bo właśnie robiąc te filmy tylko i wyłącznie w ogrodzie przez ostatnie kilka lat szkodziłam sobie. I ci, którzy mnie w tym utwierdzali, trochę mam do nich żal. Że właśnie mi na to nie zwrócili uwagi, że taki może być po prostu przekaz. Także... A dostawałam, słuchajcie, manipulacja, jaka idzie z komentarzy, z internetu, jest to zjawisko groźne. Jest to zjawisko wręcz niebezpieczne, bo ta manipulacja po prostu wpływa na to, jak jestem postrzegana, jak wy jesteście postrzegani i de facto jakby celem nie jestem oczywiście ja, celem są wasze portfele. Z manipulacji mają wynikać pewne wasze zachowania zakupowe. Czyli pamiętacie, lans pewnych perfum, które nie dość, że są dziwaczne, to jeszcze cena jest nie do zaakceptowania. Bo to, że się pojawiają perfumy trudne, to było, jest i będzie, natomiast ta cena to było... To była też część strategii marketingowej, będzie o tym w książce, która się niebawem ukaże. I generalnie chcę na tym się koncentrować, na sprzedaży książek. Natomiast taki przekaz, że siedzi sobie pani na ławeczce w ogrodzie i tam pieski hasają, to jest dobre raz na tydzień, rzeczywiście przy takich luźniejszych tematach, ale kiedy mówię o perfumach, kiedy recenzuję, myślę, że lepsze miejsce jest tutaj. Zdecydowanie i to nawet nie pytam o opinię, ja to po prostu wiem. Jak będę pytała o opinię właśnie, to ja potrafię to powiedzieć, ja nie mam z tym problemu. Proszę powiedzieć, co sądzicie o mojej roli tutaj, czy o moim miejscu tutaj. Nie mam z tym problemu, ja wiem, czego chcę, wiem, do czego zmierzam, wiem, co będzie dobre. Natomiast kiedy była ta burza o TikToka tutaj u mnie, po prostu pytałam, co sądzicie o tym TikToku, czy macie jakieś przemyślenia dla mnie. A z tych komentarzy była tylko próba zniechęcenia, odwodzenia mnie od tego. No także, a co ciekawe, właśnie niby jest mnóstwo osób, które chcą mieć jakby wpływ i dla mojego dobra, bo to jest lepszy, bo to ogród perfum i tak dalej, chcą mi dobrze doradzać, ale na przykład nie dostałam nigdy linka na przykład do miejsca, bo jak wspomniałam na początku filmu, wszystko robię sama. Więc tych kwestii światła, operowania kamerą, tego nie ogarniam. Nigdy nie dostałam od takiej porady typu właśnie jak tam gdzieś, jak to zrobić, żeby wyglądać lepiej. A na TikToku, od którego mnie odwodzono, od którego zawstydzano mnie,
no, taką właśnie tą techniką takiej okropnej manipulacji odwieść od tego. Tamte informacje są na wyciągnięcie ręki. Na YouTubie tego nie ma. Był jeden film zrobiony przez chyba Google Polska czy YouTube Polska, no to było 40 minut opowiadania takiej opowieści zrobionej przez pana, chyba z filmówki łódzkiej, ale ja nic z tego nie zapamiętam. Natomiast jak gdzieś mi się pokazały, TikTok jest fenomenalnym narzędziem, zrobię chyba o tym osobny film, ma fenomenalne te algorytmy, że on widzi, czego ja potrzebuję, mi to podsyła. No to ja te filmy, no nie wiem, po 20 minutach już zrozumiałam, jakie błędy popełniam. No. Także tutaj tych błędów mi jakby nigdy nikt nie pomógł skorygować, natomiast jak próbowałam wykonać ruch w stronę tego, żeby kanał się wzmacniał, pozyskiwał nowych widzów, zawsze jest ajwaj i zawsze jest raban. I co ciekawe, równolegle jeszcze z komentarzami, także ja nie wiem, czy ja w ciągu roku nie będę musiała drogą RMF-u i innych niezależnych twórców internetowych czy nadawców nie zamknąć sekcji komentarzy, bo z nich płynie tak, albo reklama produktów, które ja uważam za wysoce kontrowersyjne, kompletnie nieadekwatne do ceny. To było jakieś dziwne, to jest kampania reklamowa i widzę, że gdzieś tam w internetach produkt jest reklamowany i przychodzi do mnie w komentarzach, tak jakby ktoś chciał, żeby ten produkt był nawet u mnie w formie komentarzy. No, także jak już się reklamujecie gdzieś tam, no to konsekwencji. W każdym razie, do czego zmierzam? Mianowicie jest bardzo dużo też komentarzy ludzi, którzy przychodzą tylko wyłapywać moje potknięcia. Kochani Państwo, wyłapujcie potknięcia w książce, na blogu, w artykułach, bo to jest tak, że tu autor pisze, ma możliwość się zastanowić i zanim to coś pójdzie do druku, przeczyta kilka razy. Mówiłam na początku tego filmu, jak pracuję. Czyli siadam, włączam kamerę i mówię, chociaż oczywiście wiem, co chcę powiedzieć, więc są przejęzyczenia, są potknięcia, nawet błędy językowe, co jest rzeczą okropną i tu mi parę osób pewne błędy wytknęły, za co jestem wdzięczna. Nie było to miłe, ale dobre dla mnie. Natomiast wydaje mi się, że nie mówię żadną gwarą i tu naprawdę tak za bardzo nie ma się czego czepiać. No a mimo wszystko, tak jak mówię, są osoby, które tylko wtedy napiszą komentarz, jak można przyszpilić człowiekowi. Także generalnie sekcja komentarzy i też jakby interakcje między komentującymi też czasami to bywa dla mnie trudne, także nie wiem, co robić. Może trzeba będzie właśnie tak, albo zacząć już bardzo, bardzo blokować, albo rzeczywiście, no nie ma takich, mówię, komentarze naprawdę ciekawe, merytoryczne giną, jakby w morzu tych takich przychodzących w sposób zorganizowany, bo przychodzą takie, myślę, że grupy kilkuosobowe i sobie tam każdy ma pewnie po kilka kont, to tak to działa. To jeżeli Państwo tego nie wiecie, to szczerze, że ja to muszę mówić. Osoby aktywne w internecie, jest dużo takich, które zarabia na tym, to wiadomo, że muszą mieć po tych kilka kont i na przykład jest jeden komentarz, który jest bardzo dla mnie krzywdzący i niesprawiedliwy, no to on dostaje bardzo dużo łapek. Tam ktoś odpisuje i on idzie do góry, jest hajpowany, jak to się mówi. No to jest też manipulacja, bardzo brzydka, bo to nie jest komentarz ani obiektywny, ani. No, na prosty przykład. Jak powiedziałam, że się przeniosę do ogrodu, że będzie tych filmów mniej, to komentarze się pojawiły, że źle robię, że rezygnuję z ogrodu. No przecież nie powiedziałam, że rezygnuję, powiedziałam, że będzie go mniej. Ale mam prawo, jako autor książek, pokazywać, że jestem ekspertem, bo jestem. A w filmikach, gdzie jestem w ogrodzie, pokazuję, że jestem sympatyczną panią, która lubi perfumy. No. I myślę, że osoby, które wywierają tą presję, ten nacisk, doskonale o tym wiedzą. I może jest kilka, które się przyłącza do tego głosu, bo rzeczywiście lubi ogród. Ale ja mam prawo dążyć do tego, że mój kanał się rozwijał. Także, no. I proszę uszanować tą decyzję, bo. Proszę Państwa, takie właśnie tą formułę, którą tu Państwo widzicie, ja wymyśliłam od początku do końca, metodą prób i błędów znalazłam godzinę, kiedy najlepiej publikować, tematykę, rodzaj filmów i teraz wiele osób z tego czerpie. Tak jakby to było oczywiste. Nie, nie było to oczywiste. Czyli skoro ileś osób z tego czerpie, mają prawo, jeśli nie robią tego jeden do jednego, to znaczy, że to, co wymyśliłam ja, jest dobre, czyli chyba aż tak bardzo nie błądzę. Chyba wiem, co robię.
Także proszę o taki kredyt zaufania, a jeśli nie jesteście w stanie Państwo dać, no to się po prostu rozstańmy. Jak widzicie, nie walczę o wyświetlenia za wszelką cenę, nie robię tematyki kontrowersyjnej, no takiej, no, z pogranicza obciachu, bo można by i tak się wylansować, także unikam takich. Natomiast szukam nowych form, nowych kierunków, no to proszę mi tego prawa nie odbierać w żadnym wypadku, zresztą się nie zgodzę na to nigdy. A ci, którzy mnie wspierają, na pewno doskonale to rozumieją. Także dziękuję za wsparcie wszelkiego rodzaju i uważajcie na te grupki z internetu, które krzyczą, że coś jest nie tak, bo one bardzo często właśnie przekręcają. Przekręcają, manipulują. De facto ja już od roku jestem, no nie od... Od 2 lat, to już będą 2 lata, kiedy coś się koło mnie dzieje, ewidentnie komuś... Ktoś coś ode mnie chce, coś na mnie wymusić, ale... Po prostu ja nie wiem, o co chodzi. Po prostu na razie jestem dyskredytowana cały czas. Każda okazja jest dobra. A jak zaczynam wykonywać dobry ruch, no to wtedy już w ogóle no, białej gorączki dostają te osoby. No myślę, że to są chodzi chyba o sieci partnerskie, bo dostałam taką propozycję nie do odrzucenia ponad rok temu. No i to się wtedy zaczęło. No ale o tym będzie w osobnym filmie. Bo na pewno do tematu wrócę, bo to nie może być. Nie sądzę, że to można tak robić, że można na człowieka siąść i mu siąść na psychikę i go cisnąć, cisnąć, cisnąć. Myślę, że to na pewno są zapisy w polskim prawie, że to nie jest do końca czysty temat. Także nie bierzcie w tym Państwo udziału w takich nagonkach na innych autorów. Bo nie bierzecie udziału jakby w swojej grze. To jesteście narzędziem po prostu osób, które właśnie nie wiadomo co chcą. No. Musiałam to powiedzieć dla oczyszczenia atmosfery i wyjaśnienia, bo być może Państwo nie rozumiecie, że ja czasem dość dosadnie odpowiadam na komentarze, ale właśnie dużo jest właśnie takich manipulujących, przekręcających, de facto szkodzących po prostu. Pa, pa.